Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w niedzielę 2 października 2022 roku. Witając wszystkich słuchających i oglądających codziennik biblijny, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszej niedzieli, dzisiejszego szczególnego, dziękczynnego święta żniw. A chcę uczynić to słowami, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień, a są hasłami dnia. To słowa Psalmu 145, gdzie w 15 wierszu czytam. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Łaskawy i dobrotliwy Boże, racz nakarmić naszą duszę Słowem Twoim. Amen. Dzisiejsza niedziela jest szczególną w całej naszej ewangelickiej jednocie. A dzieje się tak dlatego, gdyż przeżywamy radosne, pogodne, dziękczynne święto żniw. Ołtarze naszych świątyń przystrojone są darami, plonami, które znalazły się w naszych domowych spichlerzach. Na ołtarzu znajduje się bochenek chleba upieczony z tegorocznej świeżej mąki. Jesteśmy dumni, jesteśmy szczęśliwi. Te wszystkie dary informują nas, że nie będziemy cierpieli głodu i niedostatku. Nie będziemy musieli wychodzić na rogi ulic i wyciągać rękę w wiadomym geście i wołać: pomóżcie mi, dajcie mi jeść. I mimo szalejących cen żywności, patrząc na ołtarze naszych świątyń, chleba nie zabraknie. Zdajesz sobie z tego sprawę? Jesteś tego pewien? Jednakże to dzisiejsze dziękczynne święto żniw to nie tylko zapewnienie, że nie zabraknie nam chleba w naszych domach, ale to święto wskazuje nam Boga, Boga, który ma staranie o każdą składową ludzkiego życia. To Bóg jest sprawcą tego wszystkiego, co nas cieszy, co nas raduje. To za Bożym pozwoleniem rolnik wyszedł w pole, uprawiał je, a potem siał ziarno. To za Bożym pozwoleniem sadzonka wzrosła, a potem wydała obfity, dorodny plon. To Bóg obdarzył rolnika zdrowiem, dał właściwą pogodę, aby nasze spichlerze były pełne. To Bóg pozwolił, aby zebrane ziarno młynarz zamienił na mąkę, aby później piekarz mógł upiec piękny, pachnący, urzekający bochen chleba. I można tak dalej i dalej, aż do naszych stołów dojść. Ale nie można, kochani, tu zapomnieć o Bogu. I niewątpliwie, jestem o tym przekonany, zdawał sobie z tego sprawę psalmista, autor dzisiejszych słów, który całą swoją nadzieję pokładał w Bogu. On dostrzega w nim nie tylko sprawcę, ale i dawcę wszystkich darów, w tym chleba powszedniego. A kochani, co ja robię, biorąc do ręki kromkę chleba? Czy widzę w niej przejawiającą się Bożą miłość, Bożą dobroć nakierowaną na mnie nędznego, grzesznego człowieka? Czy w tej kromce chleba, małej kromce chleba, dostrzegam Bożą cząstkę? Bóg daje nam pokarm i chciejmy Mu za to wszystko podziękować. A czy ja pamiętam o tym, by przed każdym posiłkiem westchnąć do Boga? Gdyby dzisiejszy chrześcijański świat naprawdę całą nadzieję, jak mówi, pokładał w Bogu, to więcej byłoby modlitwy przed jedzeniem,
Mniej byłoby marnotrawienia chleba, Bożego daru. Mniej byłoby głodu na ziemi. Każdy, kto szczerze woła do Boga, kto swą nadzieję pokłada w Nim, ten naprawdę nie marnotrawi chleba, ale dzieli się nim z bliźnim. To jest dziękczynienie. To jest cały czas spoglądanie na Jezusa Chrystusa. Patrz, drogi słuchaczu, patrz, drogi bracie i siostro, patrz, strażaku, na Jezusa Chrystusa i dziękuj Mu za chleb, który masz. Może tą znaną, popularną modlitwą: Twoje to są dary, Panie, szczere dzięki przyjmij za nie. Spraw, abyśmy chlebem słowa Twego żyli i nigdy nim nie gardzimy. A może wystarczy, że zawołasz swoimi własnymi słowy: Panie Boże, dziękuję za chleb. Nie ograniczajmy, kochani, tego dziękczynienia tylko do dzisiejszego święta. Niech cały świat dowie się o tym, że ja całą nadzieję pokładam w Bogu. I Jemu niech będą dzięki. Jest wiele rzeczy tu, za które dziękować powinien każdy z nas. Gdyby za każdą z nich raz podziękować, lżejszy byłby życia ból. I więcej byłoby nadziei, która wzmacniałaby naszą wiarę. Amen. Tak niech się stanie. Życzę Wam wszystkim błogosławionego świętowania. Bierz do ręki chleb, błogosław go i dziękuj za niego Bogu. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów do domu. Niech Bóg Was błogosławi. Pozostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.